Cześć, Andrzej Stebelski, Północny Londyn. Witam Was ponownie. Słuchajcie, właśnie przed chwilą pożegnałem listonosza, który mi przyniósł następną porcję płyt winylowych. Także za chwilę nowy wideo z newsletter z nowymi pozycjami. Ale zanim to nastąpi tradycyjnie. Oddzwonimy to, obdmuchamy, odtrąbimy. Ale to ma moc. Porównanie z tym czy z tym. Jeszcze raz. To brzmi. Słuchajcie, dobrze. Co nam przyniósł listonosz? Proszę bardzo, prosta sprawa. Jeden box, Mike Oldfield. Jeden box, a w boxie cztery płyty winylowe. Plus książeczka. Książeczka w takim sobie stanie. Proszę bardzo. Całkiem plus książeczka. Płyty winylowe, z tego co wiem, powinny być w stanie mintowym. No i się nie mylę. Mint na mint. Pozostałe płyty powinny być w takim samym stanie. Teraz tak. Jakie to są płyty? To są trzy pierwsze albumy Mike'a Oldfielda, Dzwony rurowe. Hardest Reach, to co było w tamtym odcinku wideo newslettera. Plus Amma Down. A czwarty to taki składaczek, zdaje się, Collaborations. Collaboration to jest ten czwarty, czwarta płytka. Z tym, że te płyty nagrane są w wersji stereofonicznej i wersji kwadrofonicznej. Jeśli ktoś z Was ma sprzęt do tworzenia wersji kwadrofonicznej, do tworzenia płyt w wersji kwadrofonicznej, polecam. Cztery płyty Mike'a Oldfielda kwadrofonicznie, stereo kwadro, w systemie SQ. Dla tych bardziej zorientowanych. Dobrze, tu monofonicznie, ten stereofonicznie raczej, nie kwadrofonicznie, a szkoda, Focus at the Rainbow. Grupa Focus koncertowała w Londynie w Rainbow. W Londynie Rainbow, teraz to chyba inaczej się nazywa, przekrzyżone to zostało, to w pobliżu Camden Town. Tak, że grupa Focus tam odbywała swoje koncerty. I te koncerty zostały zarejestrowane właśnie na tej płycie. A co my tutaj mamy? Focus 3, Answer, Question, Question, Answer. Focus 2, Eruption. Focus, Pokus, Sylwia i Hocus Pokus jeszcze raz, powtórzenie. Także te utwory znajdują się na płycie grupy Focus and the Rainbow. Dobrze, Whitney Houston, wspominałem już. Tu gorsza okładeczka, lepsza płyta. Yazoo, You and Me Both. Słabiutkie kopie, liczba mnoga. Dlaczego? Bo tu jeszcze jazu, to jest słabiutka kopia. Znowuż The Searchers, Needle and Pins, to co później Smokey śpiewały. To właśnie The Searchers, album 79 roku. Wytwórnia Sear Records, 79 rok, płyta mintowa. Elvis Presley, RCA Victor, Rock and Roll Number 2. Reedycja 71 roku, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, ale możecie to sprawdzić na stronie internetowej www.popmaster.pl, bo ta płyta jest w tym momencie wystawiona, zresztą jak i te płyty, które są przed Wami wystawione. Także zanim listonosz przyszedł z płytami, do mnie też się zdążyłem wystawić w sklepie, a w Słupsku od soboty Santana Abraxas Santany mintowej kondycji, z tym, że to jest reedycja 74 roku. Płyta mintowa, już label inny, bo w oryginale pomarańczowy. Coś się bardzo zachmurzyło. Można by było Demono zaśpiewać. Jak statki na niebie. Dobrze, Santana Festival. Pierwsza, 76 rok. Pierwsze wydanie, pierwszy pressing, mintowa płyta, okładka mintowa. Eric Clapton, Buckles, proszę bardzo, Robert Stigwood Organization. Będę się chyba śmieszył, bo tu może padać. Mama Cass, czyli wokalistka zespołu Mamas and Papas. I to jest solowy album Bubble Gum Lemonade and Something for Mama, czyli guma, balonówka, lemoniada i coś dla mamy. I Mama Cass, dobrze, Brand X. Czyli trochę jazzu, Don't They Hurt, nie zrób mu krzywdy, czy jej krzywdy, nie wiadomo, kto komu ma nie zrobić krzywdy. Czy ta pani dla tego aligatora, czy ten aligator dla tej pani.
Ktoś napisał wydanie płyty 1980 rok na okładce. Niepotrzebnie, bo z tyłu pisze charyzma 80 rok. Perkusja Phil Collins. Słuchajcie, Bon Jovi był i w poprzednim odcinku, w tym odcinku też mamy New Jersey Bon Jovi. To już jest w sklepie na stronach internetowych popmaster.pl, możecie sprawdzić. Tak samo Thin Lizzy, Jailbreak, Thin Lizzy, Jailbreak. Na stronie internetowej Popmaster w sobotę w Słupsku, w sklepie stacjonarnym. Davis Russell's Fire and Ice. Fire and Ice, też początki lat 70. Płyta mintowa, okładeczka mintowa, lakierowana, laminowana. Simon and Garfunkel's Greatest Hits. To już było w poprzednim odcinku, to już jest teraz. Z tym, że okładeczka chyba w trochę słabszym tym kopii. Ale pierwsze tłoczenie, proszę bardzo. Label, wow. Ale wydanie holenderskie, tak na marginesie. No boję się o ten deszczyk, mam nadzieję, na razie go nie ma, ale może się jakoś to rozpogodzi. No zobaczymy, Gladys Knight and the Pips, 30 największych przebojów Gladys Knight and the Pips, czyli funk, soul, funk. To samo dotyczy grupy The Commodores, Greatest Hits, Commodores, soul, funk, soul. Easy, Flying High, Slippery When Wet, oho, Bon Jovi się przypomina, Machine Gun. Dobrze, The Zoo, Billie Holiday, Lady Days, Lady in Satin. Billie Holiday na albumie dwupłytowym w pięknym stanie. Znowu funk, soul, Total Contrast. Total Contrast i album Total Contrast. Teraz mamy zieloną płytkę Akerbilka. Akerbilk, pierwszy utwór Evergreen. Tak, album się nazywa Evergreen. Wiecznie zielony i dlatego zielony winyl z tego powodu. Dobrze, co dalej? Whitney Houston, proszę bardzo. Z tego co pamiętam, w idealnym stanie płytka. Royce Royce Greatest Hits. Ja Royce Royce zazwyczaj znałem z utworu Car Wash, którego nienawidziłem, ale mają to na przykład Wishing on a Star, fantastyczny utwór. Jeszcze wiele fantastycznych utworów. Don McLean, American Pie, Don McLean, nawet o Leninie śpiewa, ktoś by to pomyślał, no słuchajcie. I co tutaj mamy, no jego sporo, wielkie przeboje, ale co chodzi o sam American Pie, to myślę, że największym przebojem ten utwór był w wykonaniu Madony w latach 80., czy na początku nawet lat 90. Jeden z panów z zespołu The Eagles, Glenn Frey, The All Nighter, Glenn Frey. Foreigner 4, tym razem już nie falująca płytka, tylko w normalnym stanie. Ultravox, Rage in the Eden, mintowa płytka, mintowa okładeczka. Heartbreaker Dionne Warwick, Bee Gees dużo tam zainwestował w tą płytkę. The Monkees, Headquatera główna. The Monkees, pierwsze tłoczenie, okładeczka niestety zniszczona, poklejona brzydką taśmą w dodatku. Ale brzmi fajnie płytka. The Monkees, More The Monkees, to samo, taśma na górze. Jakby kleju nie było, 67 rok. Lonnie Donegan, jego największe przeboje. Paul Simon i Art Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Pierwsze tłoczenie, o ile pamiętam, już sprawdzamy. No, wygląda dobrze. Proszę bardzo. No i stan jest fantastyczny. 70 rok. 49 lat płyta w stanie mintowym. To się może podobać. Słuchajcie, teraz mam Rick Wakeman. The Maze, The Legends of King Arthur and the Kings of the Round Table. Czyli mity i legendy o królu Arturze i jego rycerzach okrągłego stołu. Rick Wakeman. Płytka plus jeszcze buklet, proszę bardzo, tak to wygląda, plus jeszcze historie, legendy opisane na temat króla Artura. Dobrze, śpieszymy się. Diana Ross, 20 największych przebojów. Louis Armstrong, co za cudowny świat, proszę bardzo. O, tu chyba zatrzymamy się trochę na dłużej. Cream, Wheels of Fire, pierwsze tłoczenie. Matryce A1, B1, A1, B1. Dlaczego się powtarzają? Bo to podwójny album. Także strona C ma A1, strona D ma B1 też. Polydor, mint, totalny mint. Nigdzie tego nie znajdziecie z tymi matrycami.
Otwarzana pierwsza płyta przeze mnie. Poza tym chyba nigdy nie otwarzana. Szkoda, że okładeczka jest trochę cienka. Taka na VG, VG+. Tu coś się dzieje na okładce. Jakiś klej, nie wiem. Coś było przycierane. Poza tym, co chodzi o płyty, fantastyczny stan, fantastyczny stan. Jeszcze raz Cream. O rok, o dwa lata. Starsza płyta. 66 rok. Robert Stigwood Organization Cream, wytwórnia Reaction. Fresh Cream. Świeży krem, krem, świeży krem. Czyli między innymi Eric Clapton. Eric Clapton z grupą Cream. Pierwsze tłoczenie Reaction Records. Reaction Records. Nie Polydor, nie Robert Stigwood Organization Records, tylko Reaction Label. Dobrze. Następny pan z The Eagles. Tam był Glenn Frey, tutaj Don Henley. Glenn Frey, Don Henley. The End of Innocence. Koniec niewinności. 12 sali. Ashford and Simpson. Solid. Solid like a rock. Czyli solidny jak skała. Coś o mnie, to coś o mnie śpiewali. Ok, ABC, The Lexicon of Love. Lexicon of Love, fantastyczna płyta. Popowale mi się naprawdę podoba, pomimo że to już minęło za 40 lat od 82. No, powiedzmy, że 40 lat, niewiele brakuje, ale w dalszym ciągu mi się podoba. Lexicon of Love, Arrow, to znaczy Book of Love, The Poison Arrow, The Look of Love, Many Happy Returns, This Are Not Enough, Valentine's Day. To walentynek jeszcze daleko. No fajna płytka. Roxy Music. Największe przeboje. I Love is a Drug. Mother of Pearl. A Song for Europe. The Trial of It All. Street Life. Dobrze. Christopher Cross. Zdaje się, że to była jego pierwsza płyta. Say You Be Mine. Co tam? Ride Like the Wind. Ucieka jak wiatr. Jak diabli. Dobrze. Jethro Tull. Aqualung. Aqualung. Jethro Tull. Proszę bardzo. Od soboty w Słupsku, od dzisiaj na stronach internetowych Popmaster. Phil Collins, Bad Seriously. Phil Collins, popmaster.pl, możecie zajrzeć na stronę, możecie zobaczyć, w jakim jest stanie płyta, dokładny opis jest. No i cena, niewielka. Joe Cocker, I Can Stand a Little Rain. Nie mogę stać w małym deszczu, w kapuśniaczku. Kapuśniaczek taki, no. Chociaż kapuśniaczek w Londynie, znaczy w Anglii ma inaczej. Nie nazywa się małym deszczem, tylko patchy rain. Dobrze. Face World, Phil Collins, Face World, Face World. I tutaj pierwszy przebój, pierwsza płyta, pierwszy przebój jest, znajduje się na pierwszej stronie. I numer jeden z pierwszej strony, In the Air Tonight. To jest pierwszy przebój z jego pierwszej solowej płyty. To właśnie In the Air Tonight. Peter Gabriel, Genesis, też. Ale tu mamy wiele przebojów. Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Me Up, Big Time. Wow, cztery przeboje z tej płytki, ale płyta w bardzo słabym stanie, w bardzo atrakcyjnej cenie. Dobrze, Al Stewart, Year of the Cat, Year of the Cat, ale czasami to jest gatefold okładeczka, to nie ma gatefolda, jest normalna okładka, wydanie angielskie. Nie, wydanie niemieckie na rynek angielski. Dobrze, największe przeboje, no że nie tyle największe przeboje, tylko największe przeboje jest piosenek miłosnych, bo tych przebojów to Nat King Cole ma mnóstwo, co nie, ale tutaj chodzi o takie wolne piosenki, nie o Lazy Crazy Day of Summer, tylko na przykład Stardust, Answer Me, Autumn Leaves. Także jesienne liście, Stardust, odpowiedz mi, co tu jeszcze mamy, Love Letters, także Brazilian Love Song, dobrze, fajne, 20 przebojów, zdaje się, że 20 przebojów, akurat nie piszę, no nie będę liczył. 20 przebojów Nat King Cole'a, największych miłosnych piosenek. A to Nat King Cole, nie tylko miłosne piosenki, ale różne piosenki. Sweet Loreline, It's Only a Paper Moon, Nature Boys, chociaż wolne kawałeczki, Mona Lisa, no, wolne kawałeczki, piosenki miłości też to powinno się nazywać. Dobrze, The Monkees było, The Monkees jest. The Monkees, lata 60, monofoniczna wersja, 67 rok, z tego co ile pamiętam, tak, 67 rok, RCA Records, czerwone kropka, Red Spot wydanie, także pierwsze wydanie, This is Soul, Atlantic. Atlantic Records wydało taki album This is Soul, tu śliwka, Atlantic, śliwka label, zresztą tego albumu nie widziałem z innym labelem tak naprawdę. Słuchajcie, tu już widzę Basię Trzetrzelewską, Basia Trzetrzelewska już tuż za rogiem, już za chwilę.
proszę bardzo. Basia Trzelewska, czyli Matbianko. Whose side are you on? Po której stronie jesteś? Matbianko i Basia Trzelewska. Największe przeboje, po raz któryś. Demis Roussos, Forever and Ever. Forever and Ever Demi Roussosa. Billy Joel, Greatest Hits, podwójny albumik Billy Joela, Greatest Hits, co tu mamy? Piano Man, Said Goodbye for to Hollywood, New York State of Mind, The Stranger, Just the Way You Are, to Just the Way You Are to jest Barry White, jego kawałeczek, obydwie wersje są fantastyczne. Only the Good Die, She Loves, She Always a Woman, fajny kawałeczek, Big Shot, nie pamiętam, Honesty, fantastyczny, fantastyczne przeboje pana, który nazywa się Billy Joel. The Shadows, Strings of Hits. Things of Hits, Hits, The Shadows, Riders in the Sky, Parisian Walk, Classic Gas, Heart of Glass, Don't Cry for Me Argentina, Song for Duke, Bright Eyes, fantastyczne, Baker Street, fantastyczne kawałeczki. Dobrze, i na koniec, Michael Jackson i Thriller, Thriller Michaela Jacksona, proszę bardzo, tak to wygląda. To na tyle na dzisiaj. Słuchajcie, następny wideo newsletter, myślę, że już będzie jutro. Dobrze, niech pomyślę. Tak, myślę, że jutro będzie następny wideo newsletter i nowa porcja muzyki. Nowa porcja muzyki, te wszystkie płyty, które zobaczyliście w tych dwóch wideo newsletterach, w tym i w tym poprzednim, płyty są już osiągalne na stronie www.popmaster.pl, a w Słupsku w sobotę te może jeszcze będą do soboty osiągalne na stronie internetowej, jak nie, to w przyszłym tygodniu, w połowie przyszłego tygodnia na stronie internetowej, ale od soboty już w Słupsku. Dobrze, dzięki wam. Słuchajcie, do widzenia, do zobaczenia, trzymajcie się, życzę miłego dnia, tygodnia, bo to dopiero wtorek jest przecież. Jeszcze to. No i to, to to brzmi. Aha, jakby nie było wideo newslettera jutro nowego, a to zrobimy go ze Słupska. Dobrze, ze sklepu Popmaster Record Shop. Trzymajcie się. Hej!